Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Rafał Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Farmera. I dzisiaj ze mną Brączek. Cześć, cześć, cześć. Cześć, 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 Brączek, cześć. witam, Szkoda, witam, że Adasia cześć. nie ma, bo byśmy pionę jeszcze zbili, ale ze mną też i Adaś. Siema. A to kolejny mordeczki godzinny odcineczek na moim kanale. I dzisiaj na moim komputerze. Tak, na Brączka komputerze, Brączek gra na moim. Ogólnie mordy na samym wstępie, zapraszam was dziś na 24-godzinny live, który odbędzie się na Brączka kanale z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Mafiaszolec tutaj stoi, się mandenera. Tak, to ja, witam, witam. Ale bierzemy się już od razu za robotę, czas jest na 15. Dźwięki, Brączuś, powiedz mi zawsze na ile masz. Nie wiem, to tak musisz na tak słuch, jak na jest, słuch patrz, sobie wyczuć tak, żeby ty, nas było słychać. Dobra, tak zawsze miałeś? Tak, tak, 30, tak, 10, tak. Dobra. Jak słychać ciągnik i słychać nas, a to, nasze to słychać, słychać, to jest słychać, dobrze. Tak, a, dobra. Nie dobrze. Pamiętam, gdzie są koguty u Brączka, także nie będę ich dzisiaj używał. Masz koguty. Proszę. Co żeś kliknął? Home, włączyłem ci koguty. O, bo, na tym. Pomagam, ja jestem bardzo pomocny. Dobra, dzięki, dzięki. W ogóle, kurwa, miałem jechać ci pomóc oraz, nie? Tak, Brączek. Ale nie ma ciągnika. Nie ma żadnego ciągnika na Fast Track stał tu gdzieś. O, znalazłem. Weź Fast Tracka i zielony pług. Ogólnie mordeczki, w dzisiejszym odcinku ja biorę się za siebie trawy, Adaś kończy sobie dosiewać buraczki. Gdy już będzie pierwsza faza zbóż, Adaś wjeżdża w kukurydzę i zaczyna siać nam kukurydzę ładnie. Ja zasieję trawę i mordy biorę się za znowu budowanie naszej mapie. Nie, to nie jest zbudowanie, chcę ci tam cementu trochę. To możesz przywieźć. I ogólnie mordeczki sobie zrobimy dzisiaj budyneczki, dwa łowie. Jakiś tam płotek, ale więcej popracujemy u krówek, bo już tam mam ogarnięte. Jeszcze krów nie mamy, ale budynki już będą. Tak, tam stały. Już, żeby wiecie, tak już na gotowo jak nigdy przyjedziemy. No, to coś nowego. Coś nowego, dokładnie. Tutaj Brączek jeszcze przyjedzie poprawić kilka rzeczy. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz ogólnie powiedzieć, bo nie wiem jak to wyjdzie z odcineczkiem na niedzielę. A, prawdopodobnie będzie, nie będzie. Nie będzie prawdopodobnie odcinka na niedzielę, no bo ciężko będzie nam to nagrać, jeżeli będziemy robić tego live'a 24-godzinnego, więc prawdopodobnie po prostu odcinka na niedzielę nie będzie i mój odcinek będzie dopiero na poniedziałek. Więc... No tak będzie najlepiej, bo mówię, my zaczynamy tego live'a o godzinie 14, bo tego jeszcze nie powiedziałem. I do 14 w niedzielę live. Więc może, jeżeli... No nie no, będziemy tak zjebani po tym live'ie. No zobaczymy, zobaczymy jak będzie szło. Jeżeli naprawdę będziemy, damy radę, bo całą noc chcemy grać, raczej spania nie będzie nocnego, ani nic w tym stylu. Dlatego no mówię... No spania na live'ie fajnie. No co ty, ale lepiej pograć, nie? Taki live się mało kiedy zdarza, wyspać się człowiek zdąży. A no, niestety tak polajmować, to nie. No na pewno no będzie na dużo gier. Na 100% nie będę stał, no na live, nie, bez no ty. Będziemy na pewno sobie grać, będzie dużo gier. Ja ogólnie dzisiaj będzie u mnie live, będziemy sobie testować wszystko, ustawiać. Żeby te gry jutro już tylko odpalić i sobie grać, żeby wiecie, nie było żadnych lagów, ani nic w tych grach. Dzisiaj? Fajnie, że ty to mówisz, jak nie wydasz tego odcinku no, dzisiaj. No wiem, no ale tylko sobie mówię, także że wczoraj. Ja bardzo dojechałem do ulicy, ale to chyba nic. A to spoko, to i tak trawę trzeba zasiać. No, w sumie racja. Wszędzie trawa będzie, także spoko. Dobra, ja tu, ale Brączek, jak możesz, to właśnie tu żeś dooraj to. Ja sobie tutaj odpuszczę. Z tamtej strony? Nie, tutaj, to o tym mówisz. Tak, przy, o tym mówię. W tym lesie tutaj, tak? Tak, że jak możesz, to mi przeoraj. To ja do samego drzewa dojadę wtedy. Jo, a ja sobie poprzecznie, jak zrobię mordy potem. A ty to tak siejesz? No bo chcę, bo muszę poczekać, aż ty to wyorasz. Ale to, ty to teraz, wiesz, że teraz siejesz poprzecznie, nie? Co? Teraz się jest poprzecznie. Tak, to ja w tą stronę mogę się. No, ale w sumie to jest taki kwadrat, więc no. To i tak tu trawa będzie, i tak tu trawa będzie, także spoczko ogólnie no mówię. To jest nowe pole, dokupiliśmy sobie, aby była łąka, ale ponieważ. Powiem wam tak, na pole, jeżeli chodzi o pole na łąkę, to jest zajebiste, nie? No, takie dość fajne pole. Nie jest długie w prostokącie, polskie. Jest fajne właśnie w kwadracie i zajebiście to się będzie kosiło, nie? Kurde, chwila, moment po robocie. No dokładnie. Tą stareżóweczką to zajebiste. Dodając, że to jest 171 odcinek. No także no akurat teraz Brączuś robi niedługo sobie krowy. Opryski. A my musimy nas zebrać na ten, nie? Na świeżą trawę to. No i jedną łąkę na świeżo, no to ja czyli bym do krów i do owiec. Tą mniejszą tutaj, czyli tą. Ja bym właśnie zrobił odwrotnie, ponieważ i owce mają zapotrzebowanie na trawę. No tylko, że no, wiesz co, z Adasiem żeśmy ustali, bo chyba Brączka nie było, nie? Jak gadaliśmy o tym, że będziemy grać na... tym, Adaś, na wzroście, jak już sobie żniwa zrobimy. Pamiętasz? Tak, no to bo... ja byłem, przecież gadaliśmy. A, no tak, za drugi pokos właśnie, no to tak. Tutaj tak, jeszcze tak coś dorywać? Nie, tu już wszystko jest. Tu już wszystko, tu już możesz jechać i wozić sobie te. Ja ale ze świniami chyba pojadę sprzedać. Jedź, ze świnki, a jest są w ogóle? Czekaj, już patrzę. Do wywozu? Bo było 50. Tak? No to jak nie, to ich po prostu Brączek sobie idzie i ogarni. A nie, nie ma do wywozu, dobra. No to idzie i ogarni, tam u świn pewnie znowu wszystko wywaliły. No też nie wiem, czy tam będzie co do ogarnienia. Chyba Adaś na live sprzątał, coś mi się wydaje. Sprzątałeś Adaś? Tam wszystko jest, no tam było wszystko wysprzątane, więc... Dobra, to na A ty Adaś co robisz? Ja sieję. Siejesz co?
Buraki kończę. Buraki tam kończę. Aha, i powiedz, że ty siesz kukurydzę, tak? Jo. No, dobra, tak. To ja ogarnę tak, że świnie i owce miały na full i tyle. Tam jak możesz, to tą trawę jeszcze wyzbieraj, to wszystko. Ale ja mam wyzbieraną ją do końca. Do końca. Wiem, do... co zrobię, dobra. Wezmę kukurydzę, pojadę miedzę porobić. O, no właśnie, te miedze miały być. Co, na 24 kukurydza, tak. Kurde. No. No to i tak muszę poczekać. Ale ciepłe są trochę, twoje słuchawki, chłopie, ja są całą głowę spoconą. O, trochę jest właśnie, a i tym. A no tak, są takie na zimę bardziej. Słuchafony. O, i zajebiście, ja sobie ładnie poprawię tę miedzę i będzie kozak. Boże, co ty tak kręcisz tam, aż mi całe biurko się piszcie sięcie. Normalnie, no. O, ja masakra, tak jakie huki. Przyzwyczajony do siebie, jestem zawsze na Hana, Bahama, mama. I na jak coś to Adaś, jak będziesz czekał, to ja ci dam tutaj, nie? Ty sobie będziesz tą trawę siał, a ja sobie pójdę już robić, bo ja nie wiem, czy naprawdę się wyrobię w całym tym, żeby zrobić te budynki, bo to jednak trochę pomyślunku jest, bo jak przed chwilą tak na szybkości testowałem, to wam powiem, że brama nam się otworzyła do obory. No. Także muszę teraz sobie to ogarnąć, żeby się w ogóle w drugą stronę otwierała. Nie, ale myślę, że sobie ogarniemy na spokojnie. JCB jeszcze nie głębosowałem. No, także jak tam Adaś będzie chciał, to też możesz ci Brączkowi nawet pomóc z tymi miedzami ci tam. Kurde, szczerze wam powiem, że przydałby się jeszcze jeden duży ciągnik. No to no, będzie już niebawem, tak jak, już tak jak, bo jak kupimy tego już New Hollanda, nie? To nie sprzedamy chyba nic, nie? Poczekaj. Czy sprzedają jakiś ciągnik? Jak kupimy New Hollanda... Nie, bo New Hollanda nie, dopiero gdy będziemy kupować kolejny ciągnik, to wtedy wymienimy no, za Fenda chyba. Jakoś tak, na coś większego. No co, będziemy, no, ale to dobra, na razie to mówię, nie gdybajmy, kupmy ten. Właśnie, i będziemy. Na razie nie myślmy za bardzo do przodu. Chodziło mi po prostu o to, czy wymieniamy, czy kupujemy, nie? O to mi chodziło. Dobra, tutaj też miedzę. Już, kurde, objadę, wiecie co, chyba wszystkie pola, nie? I na wszystkich polach po te miedzę poprawiam. To jest patologia, nie? Jak kurde, trochę boli mnie w tej talerzówce, nie? Że ta talerzówka robi i później są mijaki dziwne. Nie wiem jak to siać, żeby było dobrze. Ja zawsze robię nakładkę nią. No to taką, tak, tylko patrz, jak ja dojadę do końca i podniosę, nie? To talerzówka zrobi, a... Nie, bo ty, a ja wiem, o co ci chodzi. Bo ty musisz podnosić w jeździe. Nie możesz się zatrzymać w miejscu. Aha, bo on ci wtedy podniesie tą talerzówkę do góry, a siewnik jeszcze będzie szedł po tyle. To nie mogę, tak? Ale dobra, no to chodzi. Też się uczyłem tego. Może Adam tam profesjonal tor spisuje kod na broni. Nie, Rocketman. Będzie leciał do nas. Na miotle. Patrz. Z podwójnego wyskoku. A gdzie ci czas pokazuje, mordo? Odcinek nagrywania. Czas? No. No masz po prawej, tam w całkiem po prawej. Czekaj. 7.42. Aha, dobra, spoko. Kurwa, że wjechał. Dobra, spoko. Czy nie widzisz? Nie. A dobra, widzę. U mnie przynajmniej pokazuje, kurwa, nie jak u ciebie. No. Właśnie. Ale ja wolę tamtym nagrywać. Dobra, wyłącz. Ja też, ale ja mam stoper. Nie, ja się już do tego przyzwyczaiłem, tym bardziej, że normalny X-Pit mi ścinał, więc ja już się przyzwyczaiłem do tego. No właśnie, ty powiem szczerze, że to dziwne to jest. To jest dziwne, nie, że ścina, u niego, no. Jednym ścina, jednym nie. U nas z Adasiem dobra, ścina to. Inaczej, Adaś, co masz lepsze, procesor czy kartę graficzną? Pewnie kartę, bo kartę mam 750, a procka ma mi trójkę. A ty masz co obojek lepsze? Ja mam procka lepsze. Aha. Nie, bo myślałem, że oboje macie na przykład lepszego procka, a ja mam lepszą kartę. A to tam trzeba sobie wybrać, nie? Czym chcesz nagrywać? Chyba. Nie, tak, bo ostatnio, tak, bo ostatnio Game mi tłumaczył, nie? Czym chcę? Prockiem czy kartą, nie? To wtedy lagi w ogóle się zmieniły. Jest taka opcja do wybrania. Czym wybrałeś? Prockiem czy kartą? Ty masz lepszego procka, więc... Ja procka chyba wybieram ostatnio na live'a, tak mi się wydaje. No ja chyba kartą właśnie do tego. Ale już cholera nie pamiętam. Nie wiem, ja pamiętam, że miałem straszne lagi, była zajebista płynność na odcinkach w tym programie. Bo pamiętam wtedy z Adasiem zaczynaliśmy jakąś serię na Borusiowie, pierwszy odcinek nagrałem, była zajebista płynność. Ale no, były lagi straszne, nie? Niemiłosierne naprawdę, kurde i... No, zrezygnowałem po prostu z tego, dając spokój i... Beka, ogólnie powiem wam, no jest sztynk, jeśli chodzi o live'a, nie? Bo... Kurde, mamy takie ustawienie tego wszystkiego, na dwie kamery będzie live, na cztery, że tak powiem, monitory. Wy to będziecie wszystko widzieć na live, w tym telewizor jest, także powiem wam, telewizor jest najlepszy do czytania czatu. Jest tak duży. No wszystko tak zajebiście wygląda, że musicie naprawdę być, chociaż mam nadzieję, że każdy znajdzie chwilę, aby wbić do nas. Jestem ciekawy, jaki uda się wbić rekord osób na live, nie? No, ja też jestem. Ile u mnie było wtedy na grafie? 4 tysiące? Nie, piątka była na pewno. Piątka była, tam była piątka, to 5200 było na pewno. Pamiętam, na samym początku chyba była piątka. Ale nie wiem, czy latem uda wam się takie coś wbić i to jeszcze w sobotę, naprawdę. Jeżeli uda wam się wbić 3-4 tysiące, no to będę pod wielkim wrażeniem. Też jest Brączek inaczej, bo ja wtedy live'ów w ogóle nie robiłem, nie? I u mnie to było coś innego.
A też racja. Myślę, że jak wiesz, jak masz tak live'ujesz często i to, to myślę, że będziesz miał dużo ludzi, ale w różnych odstępach czasu, nie? O to chodzi, no tak. Bo ty masz na pewno też dużo ludzi związanych ze samymi jakoś... streamami, nie? No. Nie, ale naprawdę, to jest też inna pora roku i inaczej to wszystko wygląda. Dobra, ja któremuś daję, musi sobie jechać po nasiona, nie? Bo się nasiona to dawaj. To ja dostałem, już daję ci, powiedzieć. A ja już ci daję i ty sobie leć, a tu jej sobie rośnie 9, 8. Skończyłeś nasiona? Tak. A nie ma już na farmie. Nic nie mamy. O! Któryś będzie miał chwilę, to może po nasiona sobie jechać, nie? Dobra, mordeczki. Ja sobie kierownicę odepnę teraz, bo ona mi naprawdę... Nie urwi nic. No ona mi naprawdę nie będzie teraz potrzebna. Naprawdę nie mamy kurwa grama? Nic nie mamy ani na farmie. O, jedynie dwa worki nawozów. Ty, a po co tu miedzę, mordo? Poprawiam. Trzy worki nawozów. Jak poprawisz? Aha, że na równo, tak? Na równo, bo była taka krzywa brzydka. Jak już poprawiam wszystko, to wszystko. Dobra, mordy. Teraz ja lecę na szybko. Kupcie mi jeden worek. Dobra, już się kupuję. Jeden? No jeden, no przecież. To chyba jeden to wchodzi. No to jak będę miał teraz, jak to skończę wtedy swoją robotę teraz, to ja mogę się szczepę i pojadę. Tak, po to. Pojedź i... co bierzemy najpierw? Może z korowy, nie? Ogarnąć. Weź zacznij u krów, no bo tam jest najwięcej roboty chyba, nie? To było, żebym zdążył to mordy sobie ogarnąć. Kurwa, ale jak tak patrzę na ten telewizor przed nami, to naprawdę jestem w szoku, nie? Fajnie. Czego się tu udało wstawić na to biurko. Dobra. Bo najpierw Bolek sobie podpiął pod swój komputer, bo jeszcze... Boże, w Rocketa grałem! Nie spróbował zagrać w Rocketa, to powiem wam, że ciężko. Nie mogłem ogarnąć, gdzie jest piłka, a gdzie samochód, nie? Było tak jasne, że nie trafiłem w żadną piłkę, jak graliśmy, tak, że naprawdę ciężko się na takim... Znaczy, jakbym daleko siedział, nie? A ja siedziałem, wiesz, widziałeś, Adaś. Ja siedziałem strasznie blisko, nie? To ja patrzę na się do góry... Na przykład FIFA się zarąbiście grało na telewizorze, ale kurwa, bo FIFA! Nie umiem. No ale wiesz, ale też potrzebujesz widzieć wszystko, tak? I tam wszystko widziałem dobrze, a ty... Nie. On mi tu mówi, że piłki nie widział, tak? No bo piłka była na górze na przykład ekranu, a samochód był na ziemi, nie? To w ogóle nichuja nic nie było widać. No to pozdro. Ja a ile to ma cali? Ile? 50? To też może być... Boże, tu ile worków jest? 3 worki kupiły. Nie kupiłem, to one były są... Były już tyle, kupione. Było tyle o worków. O Boże. Tam. Nie wiem, kto... Bramę siwą czy czarną? Co? Bramę siwą czy czarną? Siwą. No. A jaką mamy na farmie? Nie wiem, siłą. Czarne. No właśnie czarne bardziej pasuje do takiego gospodarstwa, no chciało, wiesz, bambra, a siwa takie bardziej robocza, moim zdaniem, brama. Dobra, chuj, to prawie prosto. Dobra, mordy. Każde pole poprawię, w sumie będzie gitara. Gitara się ma, łokieć pięta. Przynajmniej te miedze do żniw będą ładne. I tak myślę, że co roku można było to poprawiać sobie fajnie. Dobra, mam nadzieję, że brama będzie ładna. Tutaj chyba nie trzeba. Na tym polu, bo Boże, to pole... parę kilo tylko, dlatego to tak szybko się kończy. Że co? To jak tam chyba tylko 200 kilo wchodzi, czy ile? Nie, więcej. 800? 400 chyba. A, 400. 800? Syna nie ma w domu. 1200. Aha, to ja. O, jakby 1200 wchodziły, to... A już mi zaczyna być gorąco, nie? No powiem wam ogólnie, droga minęła mi dość fajnie. Oprócz samego wypadku tutaj już przed Brączkiem, gdzie musieliśmy lasami zapierdzielać, powiem wam, masakra, nie? Jadę już jest 20 km do Brączka. Nagle karetka sobie jedzie. Dobra, karetka sobie jedzie jedna. Za chwilę druga, przede mną zaczynają samochody zawracać. Mówię, co jest? Dojechałem kawałek na radio, odpalam, a na radio krzyczą, że wypadek i żeby ten objeżdżać jak się da. Dobra, no to zawinąłem, nagle przez las gdzieś. Pojechaliśmy, kurde, jeszcze na jednej na takich, jak to się teren nazywa? Niezabudowany, tylko jak są co 20 można jeździć. Miesiąc zamieszkania? Mieszkalne. Ja pierdzielę, musiałem zawrócić tam, przyjebałem alucha całego starą mi oponę. Taki wkurwiony byłem, nie, bo opona trochę się starał, nawet bardziej aluch, tak mi trochę, no fakt, że nie pokrzywiłem, ale po prostu starłem go. No i troszeczkę z tego byłem niezadowolony, ale jakoś tymi lasami objechaliśmy. A czemu musiałeś tam zawracać? No bo kurde, nie tu pojechałem, bo patrzę nagle wszystkie samochody jadą, wie się zgubię, nie, bo nawigacja mnie chciała wyszukać, gdzie mam jechać. Ja mówię, no to zajebiście. To mówię, nie trafię później. Ja tam się ładnie budzę, Bolek mi dzwoni, za 15 minut jest, gitara. Później ty, Brączek kurwa czeka na mnie, mówi, co jest, nie, gościa nie ma jeszcze. No i dzwonię, mówię, że wypadek, ale już wyjechaliśmy, na całe szczęście. Nas nie jest, może czemu tu stoi ciągnik z silnikiem? Gdzie? Tu Adama nie ma. Adam czeka pewnie na ten. Czekam przecież na wzrost. Czyli nie zasieje przed wzrostem. Ty na dużym polu coś trzeba poprawiać, nie? Myślę, że chyba nie. To nie, to gitara, to mam poprawione na chwilę wszystko. Czekajcie. Tylko teraz jeszcze pojadę z siewnikiem, New Hollandem i będzie gitarka. Ale ładny ten płot, kurde, dobry wybrałem, co? No, a Adaś nie widział. Dobra, ja zobaczę. Tak, zobaczysz, że efekt końcowy, mordo. Postawi. Bo to, co Bolek odjebie na krowach, to będzie naprawdę zajebiste, nie? Ja widziałem tak mniej więcej zarys tego. Kurde, troszeczkę będziemy musieli wyciąć chyba niektóre drzewa.
Czemu? Bo to się przeszkadzować, widzisz? Wchodzą zaraz przyjadę z piwą. To wytniemy to i za później. Ja wiecie co, ogarnę chyba hopy? Wezmę z oryginalnej mapy, wyciągnę te drzewa, które tu są na oryginalnej i takie same dam, żeby można było je kupować. I zamiast kupować te takie wysokie, co mamy, to będziemy kupować sobie to. No i gitara. Dobra, New Holland. Gdzie jest New Holland? Tutaj stoi. O. To niezły New Holland. Jo, ty, to drzewo trzeba wyciąć, patrz. Ono mi idealnie... No idealnie na ten, jest tam, na murek. No, na murek mi wejdzie. To wytnij je na bok. Ale ja będę musiał tam z maszyną przyjechać. Czekaj, ja mówię, ty, co ja tu robię ten płot? Jak tu wiata ma być? Kawałek. Patrzcie, bo jeszcze wiatę mam, mordy. Wiata. Muszę sprzedać teraz. O Boże, ile tych mamy z tych rzeczy. Patrzcie, ile płotu. Ja pierdziele. No jednak to troszeczkę na tego wszystkiego jest. Nie znajdzie, patrzymy, nie ma. To już nie jest oryginalne. Jest? Jest, to będzie. Nie ma. Nie mogę. Czekaj, nie mogę go sprzedać. Boże, lag. Laga mam. Aha, wywaliło. Nie, nie. Kurwa. Nie wywaliło, jest. Jesteś? 1 FPS, czekaj ta. O Boże, ja nie wiem. Co to się stało, ej? Co się stało, co nie to odwaliłeś? Nie mam pojęcia. No, a dopiero ceny, patrz, poszły za budynki. A co ty sprzedałeś? Chciałem sprzedać płot, ten ostatni. Ja fier, weź tak nie rób więcej. No, ale muszę go sprzedać. Nie. No, jak ile? Będziesz... Jak masz sprzedawać, ile? To mów. Jednego. Jeden, no to sprzedaj jeszcze. Już? Sprzedałeś? No, nie mogę go sprzedać teraz, ty, przypał. A czemu? Nie wiem. A wchodzisz w garaż czy w sklep? No, kurwa, znowu. Z muli, poczekajcie. No w sklepie go muszę sprzedać przecież. On jest jakiś zbugowany chyba z tego. Ale sklepie. Garaż się nam bardzo zbugował, tak ogólnie mówiąc. Jaki garaż? No do sprzedawania. Aha, no do sprzedawania. No ty jest tam ty. Znowu jest tak? No. Tu miała wiata. Bardzo laguje, żeby coś sprzedać. Tu miała wiata stać sprzedać. Ogólnie. Na tym gwiazdku? No, tu miała właśnie się stać wiata. A przed murkiem czy za murkiem? No właśnie idealnie mu w mur, no tak o, odtąd, nie? Że tam miała. No sprzedaj to. Nie mogę. Czemu? Nie wiem czemu, bo są lagi. Ja piłę wczoraj sprzedać nie mogłem. Nie wiem co teraz zrobić. Ty! Ale nie. Teraz by jeszcze postawić, tylko by trzeba było to wyciąć na szybkości. A przyjdziesz to wyciąć? Co? Tam wiatę dalej? Tak, przyjedź z tym rębakiem jak możesz. New Holanda, weź rębak. Żeby wy od razu korzeń usunąć, a ja tutaj zrobię. A z drzewem co ja zrobię? A drzewo no to zaraz potniemy się je później zawiezie. Mam nadzieję, że przez te dwa lagi nie wywali wędarowanie, nie? Będzie lipa wtedy. A, no ja nie wiem jak to tam jest u ciebie. Ale nie wiem, czy tak przynajmniej... A na jak grałeś, jak wcześniej testowałeś, to wyprzedawałeś normalnie te płoty? Już nie wiem, sam czy ja. Może coś po prostu z nimi jest nie tak i... Ale ty coś robisz w sklepie? Teraz garażu. Nie. W garażu, jak w garażu chcę je sprzedać, nie? Jak robisz coś w garażu, to ja mam lagi, cholerę. No. To garaż nam się troszeczkę pobugował przez to wszystko. Bo jak ty sprzedajesz płot, to ty musisz na niego nacisnąć, tak? Żeby się sprzedał. No to jest też trochę głupie. Dlatego ja sobie wybierałem ostatni, bo wiedziałem, że to on, nie? Więc to ja to później sobie ogarnę najwyżej już na... Może no dlatego, nie, że... postawić teraz tą wiatę, przecież dobrze będzie stała tam. No. Kurde, za późno się skapą, bo ja myślałem, że są tam dwa drzewa. Nie, zetniemy to drzewo i tam postawisz tą wiatę i będzie gitara. Moim zdaniem będzie dobrze wyglądało. Tak to drzewo nie pasuje tam, bo ono by we wiatę wchodziło, jak patrzyłem. No, no to gitarka, ja już zaraz jestem. Jadę właśnie autostradą, sobie pierdzie ładnie. 140 na liczniku, na blacie, kurwa, paka 40 to i jadę, nie? Mi dzisiaj spalanie w Leonidasie wyszło 6,9. Także no, przypadek nie sądzę właśnie. To nie, za 6. 6,8 mówię, 6,8. Co? Nie, 6,9. 6,8 to jak już tu jeździłem po bytowie. A. Bo już tą chwilę, to jak pojeździliśmy, no to tu wiesz. Ja miałem gdzieś też koło tego, 6,7 mi się wahało na tym, na trasie jak jechałem. Na początku jak tam cisnąłem po autostradzie, to było 7,6, nie? Ale kiedy tu trzeba skręcić? Co? Kiedy tu trzeba skręcić? Jeszcze dwie. A tam w ostatnią, nie? No, tak chyba jakoś. Ale ładny ten murek, kurde, podoba mi się, bo pasuje, fajnie pasuje, właśnie, nie? Pasuje właśnie w takich gospodarstwach nie? Jak krowy czy coś, to fajnie to wygląda. O, to tutaj, dobra, trafiłem. Ale tam, w tym miejscu, gdzie teraz będzie, to moim zdaniem dobrze postawić tą wiatę. No, bo ona będzie mieli, bo właśnie, Adaś, maszyny zielonkarskie, nie? Czyli nosianokosy, wszystko u krów będą stały. No, oczywiście, na no, gdzie? To najlepiej, nie? To tu musi być. No przecież, no, przecież nie będziemy tu trzymać. No. Lepiej się tam przejechać i... Ja i wszystko... Nie, to będą dwa ciągniki, myślę, że... Jak to bramę się otwiera? Przytrzymaj przycisk lewy. O, no dobrze, trzymaj. O, no i już. Jaka no, bramę się otwiera. Ej, idealnie się mieści. Jo, idealnie się mieści. Co? Że się mierzył chyba, co? Że się brama zmieściła. No, no. Bo idealnie doszła, patrz, idealnie doszła do... Kawałek to tylko wystaje, no ale to trudno. No to nawet nie widać. O kurwa,
Myślałem, że idealnie doszła, jakby wyjebała przez murek. Nie patrz, gościu. Ale lepiej tak niż w oborę. No, ale, bo to było kozak, ty. Ja mówię, kurwa, gdzie brama zginęła, patrzy w oborze, nie? Krowa jakby stała przy piłę. Co? Kupi piłę. O, Kupi piłę. Wyjdź z tego garażu. Nie wiem czemu, ale przypominałem się stare czasy. Kupi piłę, nie. Musisz idealnie ustawiać. Co? No, wszystko. Żeby nie trzeba było sprzedawać. Opa. Niemiecka precyzja. No kur... Boże, niemiecka precyzja. Mam nadzieję, że nie jebnie na oborę. O, fuck. Jebło. Ale idealnie wymierzyłem. Dobra. Do obory to leciało? To... Nie, do silosu prawie i na mojego New Hollanda, ale spokojnie, spokojnie. Spokojnie, Hollandu Krów. Już stary. No to ale... nieźle się tam bawić. Dobra, wytnę ten pieniek i zepnę na razie na bok, co? Takie prace porządkowe dzisiaj, że tak powiem. Bolek. Co? Zepnę to drzewo na bok, co? No, jakoś to na razie wypchnij, żebym ja mógł sobie to ustawić wszystko, nie? Dobra. Ej, ale ten silos jest tutaj duży. Jadę z tym płotem i jadę. No ale jest jeden, nie? Nie jest to do gazowni. O, wyrosło, nie? Adaś, jak u ciebie? Powiedz mi. Tu u nas przynajmniej wyrosło jakaś część, ale to jest nie nasze pole. To też może ciekawe, jak to tam jest. No jest, na. Zboża, zobacz na wszystkie, 12, nie? Na 12 tam coś wyrosło. Czy tam mordo... Dobra, drzewo tu będzie leżało, także gitara. Boże, mur się sam stawia, kurwa, kosmici. Czekaj, gościu, bo ja muszę teraz ogarnąć bramę. Jeszcze jeden pójdzie. To było po pierwszym tej fazie? A co w ogóle zasiane na 16? Ty masz kartkę, Andrzeju. No mi się zajebiście podoba. Jest fajnie. A, trawa, no tak, czy tu trawa jest. To czekaj, ten murek będzie tutaj szedł. Będzie brama zaraz, nie? Teraz brama. Bramy stawiasz, to patrz, trawa ostatnio właśnie jeszcze nie urosła. No idealnie to wyszło do tego, do brązowego. No, masz normalnie masakra silny jestem, co? Pozdrawiam, tutaj nawet buraki urosły. Ej, co? Buraki nawet urosły te, co zasiałem przed sekundą. Dobra, tam twoja wina. Nie, ale patrz, bramę do idealnie do brązowego. Widzisz to? Moim zdaniem... Aha, a czekaj, teraz żeby tutaj to wyszło, nie? To tam będzie na maszyny. Wiesz, jak zrobię taki wiatę postawię, patrz, zaraz ci pokażę. Weź postaw teraz tą wiatę, jo? Tylko nie wiem, czy to właśnie tam się styknie tak, jak powinno styknąć. Czekaj, weź to drzewo, no. O, drzewo wziąć? No, zobacz. Jeszcze dalej? O kurna, jaka ona wielka. No ale przyda się, no kurde, nie ma co. No ty, tylko patrz, pola zobacz, nie dochodziła tutaj. Ona by była idealna, nie? Patrz tu. Widzisz? Czekaj, bo kurwa nie widzę, bo mi słońce daje w oczy. Ona by była tu idealna. A tak to tu... No jak? Nie, tu też będzie dobra. O, wypuścimy ją, o nie. Wypuść ją trochę o, do środka. Może tak. Będzie idealnie idealnie z bramą, no, nie? To i zrobię. Tu będzie można też coś postawić, wiem, zawsze. Dobra, już jest gitana. To będzie zajebiście wyglądało. I wtedy tylko jeden murek powinieneś tam dostawić i powinno dojść do tego, nie? Jakoś do... tak. Zajebista sprawa te wiaty, powiem wam, mordy. A nawet lepiej, jak ona tu będzie stała. Jo, bo tu będzie przy wyjazdek od razu ładnie. Niemiecka precyzja, uwaga. Wiem, wiesz co? Nie wiem, czy nie postawi najpierw płotu. Pamiętacie, że też mam mini łąkę przy gospodarce, co nie? Mini, no ale tam nie wiem, czy kosiarką ma dać, wiedziemy. Wiedziemy, na pewno. Stawiać? Dobra. No, stawię. Dobra, kozak. Nie, no to wiata jest konkretna, kurde. A to nie, stawiać? Takiej nie mam wiaty, nie? Po budowniczy stawiać, co? Czy stawiać? Ej, ty, co? Nie gadaj, że to idealnie tu wyjdzie. No zaraz zobaczymy, ci powiem, poczekaj. Ja będę w szoku, jak to wyjdzie idealnie wiata, a brama, to ja będę naprawdę w wielkim szoku, nie? Czekajcie, bo ja muszę znaleźć gdzieś kąt prosty, ty, to jest najgorsze, co może... Kurwa, mur w wiacie. Dobra, tam trochę to tam nie przeszkadza. Trochę to tam iść. To niezły kąt prosty. Mam. Układ słoneczny sobie ja masz tam. Ja bym nie mógł się w to bawić, nie? W to ustawianie. Możesz się obrócić teraz, żeby zobaczyć? Tak, wszystko. Jo. Oj. Nie, tu przecież mam słupki. Ja słupki dostawię tu. To czekajcie. To ja najpierw może... A nie, jak już mam ten kąt prosty, to już to zrobię. Ale mam monitor brudny. No nie, Boże. Mi właśnie... Teraz tak patrzę pod słońce, to mówię, kurwa, ktoś taka to taka kropka mi coś zasłania. O. Słupek byś musiał dwa dostawić. No dwa postawić. Mucha. Czy taki przejście tu chcesz? Nie wiem, jak chcesz. W sumie. Dobra, dostaw ten słupek. Nie no, zajebista, nie? Naprawdę jest zajebista. Tutaj kurde, te murki i te bramy to od cholery dają. Dobra, to już zostaw, mordo. Nie dokładać? Będzie brzydko wyglądał drugi koło siebie. Dobra. A tak jest gitara. Ja pierdziele, ale fajnie. No bajka to wygląda. Dobra. To co tutaj mogę wstawić już? Co? Co tu już mogę wstawić? No jeszcze krowę. Nie mamy za dużo, nie. Krowę możesz sobie postawić, ty.
Do Jaskę. Za dużo tu nie mamy stawiania, gościu. Dobra, ja tu postawię jakieś teraz krzoczki. A, o, tu jeszcze będzie można ustawić maszyny jakieś. No o tym mówiłem. O, tu, ej, tu nie... Tu by trawę zasiał, nie? Ty, Puga. Gdzie? Puga by tu przywiózł, nie? I tu trawę by zasiał. Ty, jak to pole ogarniemy, nie? To patrz, ile je powiększymy. Zawiatą. Tą drogę, no. O ja, ej, to pole kupuję, ja dzisiaj misję tu robię. Na tym? Ja już też ostatnio tu robiłem. To każdy z nas robi. Nie, ja na tym, a nie, na tych dwóch robiłem. Nie, tak rób na tym tutaj z butymi i dobra. Gitara. To ja tu teraz krzoki jeszcze tylko jakieś postawię. Ja ty, przyjechać z tym pługiem czy nie? Zrobimy to od razu? Zrobię tą trawę wtedy. Zrobisz tą trawę od razu i będzie spokojnie. Ja przyjadę z pługiem i z siewnikiem naraz. Ej, to Adaś, wyrosło wszystko? No, wyrosło. Dobra, no to ja już włączam w rośnięcie, bo ile teraz kukurydzę. Tylko to jest ta pierwsza faza, co nie? No tak, o pierwszą fazę chodzi. Ty, ile jest minut tam? Gdzie ty w końcu? Po prawej, running time. 25. Kurwa. Spoko, ja to zdążę zrobić, jeszcze się pobawię. W ogóle widzieliście ostatnio, ktoś tam w odcinku wyliczył, ile kto przeklnął. Tak, ja wiem, mam wygrałem. Pole 44, ja 25, a tam 9. Wiem. Miałem screena, miałem o tym wspomnieć. Ale zapomniałem. Nie mam o tym wspomnieć. O, jeszcze krzoczki ładne, tylko nie stać tych krzoków tam, gdzie mam tą trawę zaorać. No nie, tutaj dałem. Po prostu Wolek dawali mi sobie chujem do dupy i gitara, tak. No, a on był razy 10. No, był razy kurwa. A ja bym razy 27. Ty, tu by była jeszcze ładna trawa, ale tu już nie wyrobi. Czekaj, że ten wał nie, ten, tak nie działa fajnie. A co nie wyrobi? Tu by o taki zagajnik, nie? A nie zrobię? I ja bym tu, ej. Kurwa, ja tego nie zrobię? I ja bym wiesz co tu zrobił wtedy? Co? Posadził te drzewka te nasze takie ładne, co ale mamy to będzie ciężko. Nie dam rady tam zrobić tego. Tym dużym pługiem jak? No tym zielonym, dasz radę jak. Nie dam rady tego zrobić. Dobra, za tak. Szeroko to dobra, mordy. Krowy ja mam, Brączek jak sobie tu działa. A ja biorę się za łowcę. Łowiec nie mam dużo roboty. Co do łowiec musisz postawić? Co? Tu tam nie będzie, ogrodzenia tam nie będzie. No to nie, kawałek będzie. No co ty będziesz robił resztę odcinka? Coś zaraz wymyślę. W ogóle ludzie napisali... O Jezu, jak Adam coś powiedział, jak się przestraszyłem. Ludzie napisali, żebyśmy zaczęli robić ten. Te godziny nowe, ale dzisiaj się nie damy rady, bo nie mamy tyle roboty. Dopiero od tego, jak będziemy mieli krowy. To no czy... nie, bo po prostu nie mamy po prostu tyle roboty jeszcze, nie? No, ubrączka sobie. A który jest odcinek dzisiaj? To 71. No to akurat... dolecimy. Ale nie będziemy równo do piątego. Mieliśmy u mnie zacząć kupować. Ale mój będzie 170. Tylko, że nie wiem, czy Łada się już nie zaczniemy kupować. Bo nie wiem, czy Łada się będzie co robić. Ty, Adaś? Zobaczymy. Co będziesz robił teraz? Ty, a co z kiszonką? Ona jest ubita, sfermentowana czy coś? Właśnie ona chyba nie jest zakryta nawet, nie? Nie wiem, nie pomogę. Adaś, pojedziesz ten ładarką tam? Gdzie? Na tą kiszonkę, a ja wezmę JCB, pojadę zaorać i zasiać tą trawę. No bo to trzeba tam ubić, nie? Dobra. Ja szukam sobie. Ale zobaczę najpierw, czy tam w ogóle... No bo przecież by trzeba było kiszoneczkę sobie sprzedać. Ty, nie mów, że nie zaznaczyłem tych budynków. Kurna dziot. Nie zaznaczy. Niezaznaczone są. No bo mi Adam pospieszał. Nie chuj. Które nie, to jest 100%. Ej. Pilos jest 100%. Fermentowany. Ty, ej, nie weźmiemy ten. Kurwa. Trzeba byłoby wyjść. To czek... tam, kukurydzi. Bo ja, no bo to by dzisiaj to już postawił, bo tu miał stać i tu i miałem płot skończyć. I by było z głowy. Kurde, bo one się odznaczyły, w ogóle jak jest scena z tym. Ale teraz tak wychodzić i wchodzić, to nie wiem, czy to będzie dobrze. Boże, chyba to widzi, że my tyle wełny mamy. Ile jest? 7 ile? Mało. 5800. Przecież było 7200. No ale 5800. A zboże jakieś są, byś ze zboże. Rol w dół idzie. Oj, ty, zboże chyba coś było, czegoś było dużo. Ty, rzepak fajny po 1400. Ile mam rzepaku? A, zero. Czekaj, patrz. Tak, jedź mnie, zobacz ile idzie. 708. 700. 700, to jest dużo, idzie jeszcze zwyżkę. Ale kiedyś 800 sprzedaliśmy, 880. Tak, mówię ci. No to poczekaj na zwyżkę, byś mógł chociaż pojechać sprzedać wtedy. To jest moje picie. Ty, buraki po 239. I też tam w zwyżce. I to na pociągach, tam gdzie mamy, to jadę buraki. Poczekaj, nie, przyspiesz. Przyspieszyć? To jest wyłącz wzrost i przyspiesz, żeby... A włączony jest wzrost. A jak ty pociąg zatrzymiesz niby? Ja wsiądę do niego i dam mu na ten. Dobra, Andrzej, stój tu. Przyspiesz wzrost. Powiem szczerze, Andrzejku, że fajnie to wygląda tutaj. Słyszysz? Czekaj, jest moment. Nie cofniesz nim. Nie cofnę? Nie. Musi objechać dookoła, żeby zahamował. Ale baran. Dobra, jak sobie jedzie. Poczekaj, to co ja bym miał weź do roboty? Weź mówię ci, żeby była lepsza cena. Mówię ci. Co, którą mamy? Tylko, że poczekaj. I buraki byś wywiózł wtedy i jeszcze jęczmień. I by kasa była. Masz kukurydzę też jego.
O, zawsze kukurydza do siebie. To miał wywieźć ten jęczmień, tak? Jęczmień i buraki byś pojechał, mówię ci, zrób 240, a jęczmień 700 już nie rośnie. Dobra, to jadę z jęczmieniem. Jedź z jęczmieniem, ile tego jęczmienia? Gdzie CB jest wolny? Ty, na pociągi trzeba jęczmień przywieźć. Też? Tak. To wszystko za jednym razem. A tą kiszonkę będziemy wozić kiedy? Jaką kiszonkę? No na krowy. O, to ja sobie zawiozę. Będzie sfermentowana, tak? Ona już jest fermentowana. To ja ją przywiozę. Ej, to pojedziesz mi ładowarką, Adaś, i... No dobra. To nie woli się sprzedać sobie? No, co sprzedać? No ten jęczmień. No jadę. No ja bym pociągi pojadę i pociągiem wszystko naraz zawieziemy. No. To Adaś, jak teraz już zawieziesz ładowarkę, mordo, nie? To przypilnuj pociąg i stań na tym. I stań mi do scypu, nie? A jedziemy ten? Jedziemy z całym jęczmieniem, czy zostawiamy coś? A na co nam jęczmień? No ja nie wiem, czy u świn jest. No to pszenica jest. Dobra, to wybierz całe. No to ile to jest zestawu? O Jezu, gdzie ja jadę? Dwa zestawy niecałe. Kurwa, gdzie ja pojechałem? Dwa niecałe zestawy, także masz... Ej, ty tą trawę posiałeś na tych miecach, Andrzeju? Nie jeszcze. Aha, dobra. Dopiero będę siał. Kozak, ej, kozak tu wyszło. W sumie nawet i lepiej, ty, że nie ma tych budynków. Nie, to porobisz trochę gitara. Nie, dobrze wyszło. Spora miedza? No niech taka jest. No ja te budynki mordę tak to ogarnę na następny odcinek już. Yep. Już się nie będę bał i wolę dzisiaj sobie popracować. Już dzisiaj już kierownicy nie podpinam, bo nie ma sensu. Nie, bez sensu. Dobra. Dobra. Ładowarka nabiega za mnie. Dobra, to przytrzymaj teraz pociąg, nie? Gdzie mam ci go przytrzymać? No na sypie teraz albo tak, na burak. Co wyjechać. Jest pierwsze? Buraki czy ten wagon do buraków czy do zboża? Tak, no, Adaś, zrób, żeby pierwszy. Któryś był albo do buraku, albo do zboża. Pierwszy jest do zboża, bo drugi masz do buraku. Ostatni masz do buraku. Czekaj, ale jak on to będzie jechał? Bo ten na skup, tak? Tak, ten na skup. Gdzie on jest? Lewy tor. Tu jest. Cena na nadal. Wolno jedzie. Jęczmień stoi. Nie opada. 241 buraki. Spoko cena chyba jak na buraki. No. Liczyliśmy po 200. To a ile jest? 241? 41. No to dobra, to jest cena. Dobra cena. Ja mam nadzieję tylko, że no przez ten lag nic się tam nie stanie. Nie, jak coś to się wytnie to. Wiesz czemu mi się wydaje, nie mogłem tego sprzedać? Czemu? Dlatego, że... koliza jest włączona na nich, bo ja musiałem na nich włączyć, żeby mógł je stawiać blisko siebie, nie? I prawdopodobnie ja nie mogę ich nacisnąć, na niego. Bo nie mogę na niego nacisnąć i dlatego jest lag w grze. To bo też jest trochę tego dużo, nie? Jakby nie było. Bo naprawdę sami widzieliście, no ale żeby ta seria ładnie wyglądała i realnie. Wiecie, można by to było zrobić fajnie tak, że na odcinkach tak budujemy i to. I można by było jakoś wziąć, wyjść kiedy czy coś. Tylko, że nie mamy mapy w moc. Żeby ta mapa była w moc, to by ją wiać się przerabiał, nie? Co? Tutaj do asfaltu? Do asfaltu, nie? Myślę, że tak, bo tu maszyny będziemy stawiać. Dobra. Ole, ledwo idzie ten JCB. O, zajebiście. Ty, no właśnie mówisz, że tak, to trawa? No. Dobra, tylko tu wałem ładnie wyrównaj. Tam pod sam płot najważniejsze, nie? Żeby ta trawa była. Możesz cofnąć, nie widać. Tak, zrób, żeby to zasiać. Dobra. To jeszcze ktoś ci musi przyjechać siewnikiem, nie? A przecież mam siewnik na przodzie. A wału nie wziąłeś? Nie. To wałem można później. Bałem się później porobi to, co będzie się dobra, chciało. Ja już jestem u Andrzeju. Dobra, przepuścił mnie troszeczkę. No i tak to będzie sprzedane już, nie? Robisz dwa kursy wtedy? Obojętnie pod który wagon ci mam tak to wziąć. No albo buraki jadasz. Jak buraki coś, to już buraki sobie możesz napełniać, jeżeli jest pierwszy wagon. A jak potem jak ja to wałem zrobię, to będzie asfalt wróci wtedy? Tak. A no to kurwa. To dobrze, to z tym git, nie? To ile zaorasz, to tam obojętne jest to morda. A mi się pić chce ciepło w tym pokoju. Ja to oram całe, z asfaltem, z oborą całą. Ty, co czas leci? 33 minutki mamy mordy. Szybko leci. O, zajebiście. Pociąg powoli cumuje. Wolę, tu też chcesz trawę wtedy? Tak, ja bym chciał trawę, żebyś dał radę. Bo to ładnie nie mogę go zatrzymać, wiecie o tym? Stań, w miejscu, przytrzymaj S i on stanie. Nie mogę. To musisz włączyć. Jeden na godzinie. Jeden na godzinę ciągnę, ciśnie. A jakbyś mu wyłączył ten? Ej, on się włącza sam. Dawaj Bolek, ty chodź tutaj, bo go nie zatrzymam. Nie dam rady trawy tutaj. To jest co? Nie dam rady tutaj trawy, bo prawie mam kolizję. Pójdź. Siadaj szybko. Dobra. No, host może, ja nie mogę. Dobra, gitara. Co mam tu zasypać? Dowieź buraki, a ty dowieź mi jęczmień. Jeszcze jeden. Ja mam ci przywieźć tutaj? Tak, na szybkości. Burak cukrowy. Dobra. 420 ton. Ty, bo... Wejdzie ci na parę dobra razy. Ty, mogę cofać. Możesz? Odpuścił se, patrz. Bo jesteś hostem i chyba ty możesz zrobić wszystko. Ej, boże, do domu. Ty, ja mu się pojebało, ja mogę do tyłu tylko teraz jechać. O! Nie mogę do przodu.
Bieg mu włączyłeś. No wstecznie powiedzieć, że tak samo jest. No wiem, wiem, ale ten. Ale ty, aż rozkminić to by trzeba było. Boże, jak te tony długo się napełniają. Hanek stwierdził, że to pierdoli. Przez pod, ładnie. Jak mafia, to ja już nie chcę. Kozak, tu wiesz co zrobisz ładnie tym wałem. Gdzie? No tu te nierówności tam, z tej nie? Z strony? Trosze, z tamtej. Nie z tej, z tamtej, nie? Tamtej, tak, no, przy wiadzie i to, no. Równo, nie? No i zobaczycie, mordy, ale będzie kozak wyglądało to. No bo ja trzeba przyspieszyć najpierw, nie? O, no zajebiście. Aha, to nie wejdzie na wagon. Co no nie, no co ty? Myślałeś, że wszystko ci wejdzie? Gdzie? Ale tu ile wagonów tu mamy? Przecież ile ten wagon ma? Nie, ale i tak jeszcze jeden jest z tyłu chyba. Tył. A na środku można zboże chyba, nie? No nie wiem, zobacz, wszystkie możesz chyba napełnić. To jeden jest taki zamykany. Ale on się otworzy, ale, jak znaczy, dojadę? Znaczy chyba każdy możesz zasypać, tylko po prostu ci już cena będzie inna, tak za każdym razem. Ale to tam wiesz, to już tam spoczko, nie? Nie wierzę, że od razu tak nam cenę zrzucą. Zrzuci na pewno, kolega. A teraz wie ktoś, jak ten bieg wbić może? Tak, chciałeś? Tak. Mógłby mi ktoś pomóc z tym biegiem? Ja bo teraz jak ja do tyłu, to ja nic nie mogę zrobić. Czemu? Czego nie możesz zrobić? A weź wyjdź, żeby on ruszył sam. Tak, a jak co ja... Dobra, jest. Aha. Tempomat mu zwiększ. Tempomat, widzisz? Wystarczy nadać tempomat rzucić. A, no widzisz. Aha, dobra. Ja czekam na... Rozgryzłeś. Za ile będziesz nadać? Dopiero zasypałem. Nie, dobra, mordo, więcej tutaj nic nie zrobię, nie? To siej kukurydzę. Nie, ja sobie sypię tego. Kogo tutaj cały czas gibrzy? Mój? Niektórzy do mnie SMS-a napisali, nie mam pisa. Jęczmień. O Boże, i młody ten. 50. Aha, elewator zbożowy 500 tysięcy litrów. Dobra, ja czekam na jęczmień od Adasia, ale już sobie zaczniemy napełniać. Sorry, że w telefonie siedzę, ale muszę usunąć wiadomości, bo nie mam miejsca, żeby w ogóle ktoś do mnie napisał. Jak nie? Ta klawiatura fajnie wygląda na tym, na kamerce. Która? Jak. Fajnie przelatuje przez nią. Ale by się wypogodziła. Adaś, jaka u ciebie pogoda? No u nas taka, taka w miarę 20 parę stopni jest. Nie, bo fajnie, takie się w miarę czyściutkie. Bez wiatru. Zrobić. No. Ej, ja sobie skoczę raz, 20 potem wał i to zrobię. A ty mówisz, dlaczego nie mogłeś? Bo brama tam, tak? Tak, bo brama ma kolizję, nie mogłem cofnąć z tym pukiem. A jakbyś go tam wcisnął? Mm-hmm. Wcisnął, patrz. Nie teraz, a teraz weź dojedź pod takim kątem jak... O, tak jak teraz, o, tak jak teraz. No i co, i będzie kurwa trochę asfaltu, trochę trawy. Jak dobrze to przeoraz, to nie będzie. Ja bym usiadł tam, ale powozisz to? Nie. I teraz. O. Tak? Jak nie notowałem, zrobisz. No dobra. No to mi się wydaje, że powinieneś cofnąć. Dobra, ja czekam Adaś, żeby kliknąć jeszcze i wziąć od ciebie ten jęczmień. I biorę buraki i jedziemy. Nie wiem, czy kiszonkę chyba. Nie, bo to 40 minut odcinka. Chyba, że chociaż z jedną przyczepę bym sobie zawiózł. Bo gdzie tą kiszonkę? Do wiatru im sypać mordy? O, poszło. Kiszonkę? No. Poczekaj jeszcze, Bolek, bo jeszcze jedna jest. Dobra. Ja sobie już mogę sypać. Gdzie ją im zawieźć? Do silosu? Nie, chyba. No właśnie, no tak. Poczekaj, jakby... Czy nie, no do silosu mogę. Kiszonkę, pod wiatę to nie, pod wiatę to trawę. A przyjmie mi sfermentowaną? Przyjmie chyba, nie? Ale to tam tylko wysypujesz, ty no jako tak, chyba nie no, wiesz. No tak, ale, no wiesz. Nie, no ludzie powinno ci. Miałem ładować ci tą jedną już tak to? Tak, to już możesz mi jechać i ładuj... To już jedź i załaduj mi to, nie? Załaduję ci jedną, ty sobie potem przyjedziesz, drugą doładujesz, dwie wywieziesz. Dobra? Dobra. Kurwa, no tak ładnie na krowach nikt nie będzie miał. Dobra. No nie, zajebiście tam jest. Tak, belki, słomy są. To już nie jest oryginalna mapa. Nie. No to nie, no. A ludzie często, jest... często fajnie, bo pytają, co to za mapa. No, co to za mapa, no bo z jednej strony takiej gospodarki nie ma na oryginalnej, więc... Jeżeli ale ktoś nie wie, to... jaki pociąg będzie tego... Boże, ten puk tutaj ciągle jest. Jaki puk? Do kto tam? Do tego, do przeciągania kiszonki jest nieużywany w ogóle. A, tu są fajne wjazdy. Tu mi się podoba wjazdy właśnie na ten, do krowy. A gdzieś nie ma wjazdu. A, tutaj na takie jedno pole nie ma wjazdu w ogóle. Boże, ja w tym pociągu se siedzę. Ile minut masz? Co? Ja pierdzielę zaraz 40 minut. No, to jeszcze tak akurat sobie wywieziemy tu Adasia. Jedną przyczepkę, tu, no tam te dwie przywiozę. No bo misję na jednym polu byś robił, nie? No zależy co będę miał, bo jak mi znowu nawóz wyskoczą, kopanie ziemniaków chyba. Kopanie ziemniaków. Będzie nawóz i oprysk, jak zawsze. Bo jest zboże w takiej fazie. Także patologia. Już kurde, no mówię, nie miałem jeszcze na misji orki, agregatowanie. Ty ile tych wagonów zaspałeś? Ciekawe, czy w ogóle jest na misji coś przedni, takiego. Tylni, ale czym? Jest podobno orka i agregatowanie. Burakami wszystko? Nie, na środku jest zboże. A ile buraków? Wagonów? Ja pierdolę. 210 tysięcy tam. To jest wszystko? Tak. Pociąg jeszcze nie, jeszcze 400. Ty pociąg.
420 ton mamy buraków. Kurwa. Siema Andrzej. Henkowi tam, cześć, cześć. O Boże, ten jak fajnie z pługiem na przodzie wygląda. A nas jeszcze jest? Ej, sprawdź kończek mi, czy na pewno to jest na pociągach te ceny, obydwie. Jak i buraków, tak i tego. Żeby mi się tam nic nie pomyliło. Niestety kolega mój przesympatyczny, nie mogę. Nie rozdwajam się. Ja ty, sprawdzam. Miało nie być roboty, mówię. Co? Buraki, 243 na wzroście. Się chce, to się znajdzie robota. 243 na wagonach. Dobra. Omawia klasyk. 702 też na tym, na wagonach. Dobra. Czyli idealnie będę wszystko sobie sypał. No gitara. Wyhamuj, nie? Ja pierdolę, nie wyhamuję. A jednie. W biegu wysypuj. Nie, no żartowałem, cena! I chuj, cena poszła do mnie. O, no tak. Cena. Ja pierdolę. To żeś mnie kurwa w chuja zrobił, ci powiem Andrzej. A jak teraz cofnąć? To niezły wisia do mnie dzwoni na odcinku. Dobra dla wisi. Słucham? Ty, nie mów, że ja teraz nie mogę cofnąć. Nagrywamy odcinek właśnie. Zadzwonię do ciebie jak skończę. Co ja mogłem kliknąć wcześniej, Adaś, że mi cysteczny zadziałał? No, nie, to bo ja ten, kierowcą ten pomad. To tam na imprezie jest. Nie. No dobra. Nie idzie ten pomad. Weź i wyjdź. O matko, wyszedłem. No nie idzie, jedzie do przodu. No kurwa, serio. Co? No nie mogę cofnąć teraz nagle. Dobra, wysypię sobie zboże. O, wiesz, dookoła. No co, ty nie będę teraz jechał dwa razy dookoła, jak przed chwilą mogłem cofać. Ja bym objechał. Ten Loco Drive to jest dobre, ale ja nic nie używam. Ja bym to wyjebał, na chuj te pociągi mam jeździć. No żeby to nie, no fajnie jest, fajnie jest, ale wiesz. Teraz kurwa cofnąć nie mogę. Szkoda, że tego się na przykład na odcinku nie da wyłączyć. Odczep wagon. O Boże. Jo. Wyjaśnij maszynistę. O chuj ci do dupy. O Boże. O, kolejne przekleństwo. No ja to wkurza już. No i teraz nie wiem jak mam cofnąć z tym pierwszym wagonem. A weź. Dobra, ty zaraz tu będziesz i może sobie pakował. No, to ja już sobie popakuję, a ty to zrobisz. Adaś się będzie z tym męczył. Pożyję gizy. 21 tysięcy. Za? Wagon buraków tamten. Ja mam 26. Aha, bo to każdemu ja rozdzieliło coś. Boże, znowu się cena nie zaktualizowała i rozbiło, bo mordy, bo ktoś nam ostatnio pisał, że ceny nam się te nie zgadzają, nie? A to jest tak, jak my mamy osobne konta. Dobra, ja sobie objadę. Przejdź do przodu. Już. Oj, jeszcze trochę, dalej. Dobra. Co orałem po podwórku? Co zrobiłeś? Zorałem na podwórku przypadkowo. Dobra, a ty jedź gościu. I to ogarnij. Dawno ładowarką się pojawiła, w ogóle na biogazowni się już nie pojawiła. Ile bierzesz tych ciągów w ogóle? Dużo. Dwie przyczepy to będzie 42 tony, tak? No starczy? No ty, na początek na mi się wydaje, że spoko. Będziemy mieli trawę. No tak, ale będziemy podstoi? Mieli trawę. On nie jedzie? Zatrzymałem go chyba jakoś, ale jak to ci nie powiem? Ja naprawdę nie wiem, wcześniej cofał, teraz ja nie ogarniam tego młodu tych pociągów. Cofa. Nie? Jeden na godzinę mi cofa. No to teraz przyspiesz, no to nagle ci się wstrzymał. Nie będę, wolę sobie ten. Oj, stój. Kurwa, wiedziałem. Ja mam jakiś mod na koguty granulowe, czy co? Bo mi tak daje światłami. Aha, pozdrawiam. Może być. No to ja pozdrawiam. Co? 70 na wstecznym poszedł. Pierdolisz. Jak? No a tak nagle szybko? No tak, wsiadłem i od razu. No tak! Poszedł. Heniek mu dał tam węgla, dorzucił, poszedł pociąg. Będzie nie w tę stronę. Bo to pewnie pospieszny! Do Helenowa. Dobra. Boże, 140 jedzie! 150, 160. Nie, ty jesteś jakiś. Ja na godzinę jedzie. To nawet moje pendolino to nie jechało. Ty, dzisiaj z pendolino się ścigałem, bo jest taki moment na autostradzie, że obok jest ten, nie? No, że są tory. Weź, chłopaki, ja nie mogę go zatrzymać, zobaczcie pociąg, 166 na godzinę. Ale przecież nie można tyle jechać pociągiem. No nie wiem co zrobię, pociągu stój! Gdzie tu są to? A gdzie ty już jesteś? Stój. Ja jestem w drugie okrążenie, już robię. W którym miejscu, gościu? Tam gdzie jest skup, stajcie przy tym skupie. Jeżeli zdążycie. W jakim skupie? A za ile będziesz na zielonym? Już jestem na skupie. Na Boże, jak leci! Na wstecznym. Pokaż. O Boże, jak zapierdala! Czekajcie mordy! Ja czekam na prawej ci będzie jechał. Stąd? No to stąd. Patrzcie mordy to, co zapierdala gościu, nie? System kolejowy, pociągamy może gdzieś tak samo jak resztą pojazdu. Pokaż, ściga, papa i tam idzie. Kierunek zaj! Porównanie. Ja pierdolę, czy to by się wykoliło? Ej, trzeba było sypać!
Tak, mi tylko pokazuje się ikonka przez sekundę. A ten se ładnie pierczy 20 na godzinę tym drugim pociągiem. Zobacz, zaraz będzie znowu koło mnie. Nie, ale beka, nie, ale weź go z hamu, nie? Nie mogę nic, ja sobie ciągle trzymam stop. A może gaz muszę trzymać, co? Ale zakurwiał, nie? Patrz, patrz. Nie, ja go, nie mogę. Mnie skup? Tak, ja jestem na skupie w tym momencie. Co to? A jak wyszedł do zakrętu! Ale ty, każdy można się wykoleić, bo już byś to dawno zrobił. Ja ej, nie. Ale ogólnie chyba przebiliśmy system farmingu, bo 160 pociągiem jeszcze nie jechał, nie? Zatrzymałem go. Bo 140 można pociągiem. On po prostu ty dostał ten rozkaz, że 3 kółka musi jebać. Ej, tak. Wiecie rozkaz. Jak ten? Wiecie jak go zatrzymać? Jak? Naduszać Enter z 10 razy. To tego bym nie pomyślał. Pewnie węgiel wtedy ten. Jak zacząłem bo zabiera węgiel. Wodą zalewasz. Jo. Bo ja zacząłem gasić, a on odpalał, gasił i odpalał. No to wiesz, spadało mu to po 30 km na godzinę. Ty, Adam, nie wiem, czy jakieś rekordy wykręciłeś w farmingu. Myślę, że z tego. Bo ja muszę sprawdzić, bo chyba maksymalnie pociągiem da się jechać 140 tak normalnie. Znaczy, nie wiem, czy. 120, Boże, znów się zaczyna, wsiadłem, będzie znów 160. No i pójdź go tak, ty! A, tylko gorzej aha, będzie, znów. Jak se. Ej, gorzej będzie, jak se będziesz jechał ze ściągnikiem. I kurwa dwie przyczepy będziesz miał, nie zdążyć przejechać przez tory. Ale by cię zawinęło przy 160. 165. Pa, poszedł tam znowu. No i to na wsteczny, nie? Tak, a wysypałeś? Nie. No stary, to jest wariat, normalnie. Czekaj, spróbuję go teraz tak gdzieś zatrzymać znów na Enter, ale jak najbliżej skupu. O Boże, żal tego pociągu. Dobra. Dobra, o, laga miałem. O, jak miałem laga, to nawet jechałem z 215. Dobra, daję w opis, w tytuł, 215 pociągiem. Dawaj, dawaj, hamuj. Dobra, ja już prawie jestem. Kurna, to mówicie, że w silo stoją? W silo, sy. Ale beka, już wiem jak zahamować. Dobra, spróbuję go zahamować. Czy jest, czy tylko buraki? Czy jest z nami pilota? Ale ładnie to Brączek zrobił, już wam mordy jadę pokazać. Kawał dobrej roboty. Jeszcze tak szedł. No, to trawę ogarnął ładnie. A jak ona tu ładnie porośnie, tu was zobacz jak ładnie wyszło. No właśnie trochę widzę. Zostało tego jest. Szlaku, ale to tam trawa. Mówiłem, że tu będzie ładnie. Zahamowałem. Ja to te krzaki za... ale tak trawa wyrośnie. Czy nie? O, ty też jedziesz. Ty? Co? Dać te krzaki teraz jak wyrośnie? No, no, przy górkach. Co? Przy górkach te krzaki. Ale teraz już czy jak wyrośnie? Trawa. Jak wyrośnie. Dobra. Patrzcie mordy. Kierunek wyrośnie. O, ale tu jak traweczka wyrośnie, kozak malina. Ale ładny ten płot. O, tu drzewa jeszcze przy płocie pójdą. Ale to już jak będziemy sobie na innym odcineczku ogarniać. A jak ty teraz możesz wysypać? Nie wiem to właśnie. Się nie zrobi taka duża hałda z tego? Weź z tym Ctrl-V. Czekaj. Na bok, nie? Na lewo. Aha, nie da się sypać, mówiłem. Nie da się? Sfermentowanego się nie da. A co, w ogóle się nie da wysypać? No na silos nie, sfermentowanego się... Ty, a ja im nie wysypię tu gdzieś już do jedzenia? Nie, nie przyjmę. Nie, dobra, nie. Mordy. Tylko nie wiem, gdzie ja to wysypię. To ja będę musiał cofać. Dobra, to my sobie... Nie, to weź ten. Odczepię tylną i przyjdź. A chociaż tą jedną, no. To, a resztę mordeczki jakoś tam cofniemy i wysypiemy sobie poza odcineczkiem to. No bo to jest naprawdę jednak... Jak ja maszynistą chyba zostałem. Troszeczkę ciężko. 180. No, tu w tą wiatę i gitara, w drugie będzie słoma i siano. I tra, no. A to i tak przecież będzie tylko dwie przyczepy, żeby na początek było. Kurwa. Jeszcze, dobra. Dobra, mordeczki, ja wam dziękuję. I za sekundkę. Dawaj do przodu, dwie przyczepy. I za sekundkę słyszymy się na misyjka. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, klikamy sobie R, bo ogólnie zabieramy się za misję tutaj, ponieważ koło gospodarstwa z krowami niestety misji wykonać już niestety nie możemy. Nie wiem, dlatego że albo bardzo dużo razy żeśmy to robili, albo nie mam zielonego pojęcia. Po prostu się nie da, nie ma nic i możemy... W sumie ja na godzinnym robiłem, a Adaś na godzinnym ja robiłem dwa razy już tam. No to się nie ma co każdy dziwić, robił nie bardzo ma co dużo dziwić, razy, więc myślę, że to też tak jest zrobione, bo każdy robił cały czas misję na jednym polu, by w końcu to pole było warte grosze, że tak powiem. Ogólnie... Bardzo fajna chyba praca mnie czeka. Zobaczymy jak to będzie. Altra, którą nigdy w sumie nie robiliśmy, nie? No, fajnie to wygląda. Muszę zawsze brać obciążnik, czy nie? Jak to jest na misji? Nie musisz, jak nie chcesz chyba. A musisz, bo nie masz opryskiwacza w ogóle. Jak ty masz podczepianie? No to dobra. Co ty? Ej, faktycznie, pojebało mi się. Dobra, olejmy ten opryskiwacz, to będziemy... Czekaj, te słuchawki mi się wkręciły.
W ogóle ta Valtra nigdy nie jeździliśmy na tej serii, więc też spoko, właśnie te misje są... Nie, właśnie mi się nie podoba ta Valtra, nie wiem czemu, ale mi się mega podoba, tylko że kiedyś ludzie pytali się, czy będziemy ją mieli właśnie. Będę ci tutaj pomagał na klawiaturze, fajnie się świeci, nie? No, tylko ja wiesz co, ja tak muszę zrobić. Bolak nie przyzwyczaiłem do mojego stanowiska, także nie ma... O mój Boże! To jest ten kun, którego kiedyś na pewno będziemy mieli. Dobrze, że ty ogarniasz bardziej kierownicę niż ja. Czekaj. Czyli to jest moment opryskany. No jak wjadę, to będzie moment. Nie chcę patrzeć w środku, bo ogólnie to nierealnie jest. Jestem ciekawy, jak w Cotton and Crops jest. Czy jak będziesz jechał po uprawie, nie? Właśnie, jest jakiś mod, który nam robi właśnie to bujanie. Ja ostatnio czymś pryskałem już. I tak mi bujało opryskiwać, że lanca to w ziemię od razu szła, nie? Nie wiem, czy jakiś jest mod... To jest raczej jeden z tych trzech modów, mi się wydaje. Z tych, co jest na brudzenie kół, na błoto i na gniecenie. Tylko tak od samego... A nie, nie mieliśmy na kołach nic wąskiego. No nie mieliśmy. No nie mieliśmy faktycznie. To też nie wiemy, jak to się naprawdę kiedyś zachowywało. W ogóle sorry za syf ludzie z tyłu, ale... No Bolek dopiero dzisiaj rano przyjechał, jeszcze nie zdążyliśmy... Czy naprawdę ogarnialiśmy wszystko na live'a, zrobiliśmy overloya i to Jezu, no naprawdę powiem... Telewizor przynieśliśmy. No, także... Czemu nie zakręca? A, raz przy radzie chcesz jeździć. No, chyba tak, bo teraz, wiesz co? Przy takim wysokim ja nie widzę, czy ja będę miał pryskane, nie. I później gdzieś mi wychodzi na tu koniec... Tu mniej więcej wiesz, tak jak widzisz tutaj, no. Jest, o. I na koniec misji, nie? Później wychodzi tak, że nagle się szukać, nie? I teraz weź jeździ i szuka, to ja wolę się przyzwyczaić i ten... Wejdziemy do środka zobaczyć, jak nam pięknie po podłodze leci ten. O. Kurwa, ale to jest, wiesz co, to mnie zawsze boli w farmingu, nie? Że nie ma tej fizyki, że, że nie gniecie tego, no, czy coś, dlatego nie? Mówię, w Cotton Crops chyba było tak, że zboże się kładzie, nie? Przed tobą. Nie ugniata, ale się tak jakby troszeczkę kładzie. Zresztą by było też, kurde, raczej by zmulało trochę grę. Daj do lewej. Bo ci spierdala. Nie, gdzie? Nie? Mam ja, nie, ja nie widzę, mi się nie oczy od tego słonecznika. Nie, jak wjechałem, ja jadę po ścieżce. Ile chcesz mi się zrobić? Dwie, co? No, 20 minut gdzieś, nie? Tak mniej więcej robimy. Ile miałeś nagrane? 40? 40. Nie, więcej miałeś, 45-6. No nie wiem, czy będziemy tego laga wycinać? Nie, chyba laga nie. Mi się wydaje, że dwie misje śmiało może zrobić i będzie gitara. Tak około 20 minut. Jak będę widział, że już jest 18, to się nie robi, nie? Ważne, żeby była godzina. Lampę zepniesz. Nie. Nie chciałem, idealnie. Kurwa, idealnie, żeś lampę tam. Widzisz, gdzie masz pryskane? No, o Jezu, Boże. Urwał mi rękę! Jeszcze ten. Czekajcie. No nie, nigdy nie lubiałem w sumie pryskać na kierownicy, bo nie ogarniałem tego. Ty, spoko. Ty jedziesz trzeci raz dopiero? O. Coś kurwa daleko żeś pojechał. Czemu daleko? No, wydaje mi się, że ominąłeś jakiś przejazd. Może nie. O Boże, jeszcze mam cztery rządki nakładu. Serio? To jest takie duże, no. Masakra, jakie to jest szerokie. Powiem ci, tak fajne, jak fajne, bo fajnie byśmy takie coś pole, mieli. Jak będziemy mieli duże, nie? To już później... Kurde, naprawdę... wiesz, to jest najgorsze, że ile to ma szerokości? 37 chyba. A rozsiewacza takiego nie ma. Bo że ten na kołach wielki, a ten na wielki na kołach mi się na przykład nie podoba, nie? No ale to wiesz, to opryskiwać buraki, kukurydza, słonecznik, ziemniaki, a rozsiewać na zboże. Tak jak było. Patrzcie no. Tego barana. Ja pierdolę. Ale to jest widać jak nierealnie... On... Pośpieszny z węglem. Nierealnie jak on skręca. O kur... Szybko, szybko, szybko. Boże, nawet sobie zawrócić nie wolno. Boże, Henkowi chatę, masakra. Nie. Dobra. O, 25 FPS-ów. Dajemy radę. Nie, u mnie też jeszcze się troszeczkę to ogarnęło. Ale ja, no, nie dobrze, może dziorgo, nie? Nie, 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 fajnie, fajnie. 60 FPS-ów tak mniej więcej stałe jest, 59, coś tego. Tylko komputer ogólnie daje radę ostatnio. Tak, i ty renderujesz teraz odcinki w 60 FPS-ów? No, w 60. O, masz zajebiście, też bym tak chciał. Będzie się renderował ten 2,5 godziny, nie? A ile ci waży wtedy? Ile, 2,5? No. A ile normalny odcinek ty renderujesz? Pół godziny 40 minut. Czemu tak długo? Bitrate na 18. Aha, ty masz bitrate duży. Ja renderuję 7 minut. No ale po co? No ja wolę. Jak no nie, no ja nie mogę, nie? Wrzucić, no to bez sensu. No jo, ja tam nie mogę, nie? Ja 2,5 godziny będę to renderował, a wiesz ile będę wrzucał? Nie wiem, z godzinę maksymalnie taki godzinny. No. No ty masz dobrze, nie? A u mnie niestety tak nie więc jest. Więc ja mogę sobie na to. Ja wolę poczekać, aż to się wyrenderuje w te 2,5 godziny powiedzmy i wtedy mieć lepszą jakość i setowanie szybko rzucić, nie? Ja też bym wolał, też. No tak, no ale ty nie możesz, nie? Ja mówię o tym, że ja mogę, nie? Także ja, no mówię, ja będę na pewno, ten odcinek też będzie na pewno w 60 FPS-ach, żeby tak Wulkowi, żebym miał chociaż te 1-2 odcinki z farminga w 60 FPS-ach. Będzie miał pamiątkę właśnie po bycie u mnie. Na 3 razy to wezmę, zostało mi ile? 4 minuty? Lajcik.
Fajny zestaw. Trawa, ty, trawa wyrosła już. Spoczko to wygląda. Fajnie, no, taka połukosita łąka. Łąka będzie zajebista. W ogóle to, co mnie dziwi, to, że nie ma oryginalnie łąk na tej mapce oryginalnej. Znaczy, no tak. No bo nie ma nigdzie. Nie ma. Fajnie, ale misje by... Ciekawe... Bo na przykład trawy nigdzie, trawa ci nigdzie nie urośnie, a fajnie by na przykład były misje na takich trawach. No kurde, moim zdaniem zajebiste to troszeczkę było. Troszeczkę w farmingu 19 lat. Teraz mi się wydaje, że po tym jednym przejeździe już ci zaliczy misje, bo tak to jest. Mi się to wydaje, pole, że tu to, jak my to pole powiększymy, nie? I połączymy z tamtym, to będzie też lepiej. Bo może właśnie wtedy robię to, bo będziemy łączyć. Czwarte okrążenie chyba na mizę. Łączyć te dwa pola, jak maszynista tam zrzygał się 4 razy, no. Węgiel ciekaw, kiedy się węgiel skończy, nie? O, i roga. O, powinno. Ej, czemu włączyłeś? No po co? Miałeś tam przejechane? Tak. No ciekawe, o, zaliczyło. Boże, jakie to marne pieniądze są. Czemu? No kurwa. Nie wiem, mi się wydaje, że będziemy mogli jakoś niedługo zrezygnować z tych misji. I robić po prostu dłuższe to godziny. Jest... Bo tak, bo to nie ma sensu, ja naprawdę widzę teraz, że... A lepiej by było dłużej się właśnie pobawić na godzinnym odcinku, niż bawić się z tymi misjami, nie? Boże, tu będzie całkiem nowica. Ty. Weź tego masę, ja się ciekawe, jaką będzie ten. Ja już tyle razy go miałem, Boże, bym kliknął kup prawie. Nie. Kiedyś klikło, nie? Mogę się do tych swoich słabych przyzwyczaić. A ja nie mogę do twoich uszy, mnie już bolą od okularów, nie? Ale ładny też jest. Szkoda, że nie mam tego Fergusona. Ale przecież będziemy wymieniać maszyny, to wiesz, w każdej chwili można jeszcze go wziąć, nie? Bo wiesz, fajnie właśnie jakbyśmy mieli... ale ładny. Tyle razy go... Nie wiem czemu, ale mi się taki Ferguson właśnie kojarzy idealnie z sianokosami, nie? Pod kosiarki. A no przecież będziemy teraz taką akcję robić u nas. Mi się ta podoba ta beczka. Te rozlewanie. Flora nie daje szeroko. No na szeroko nie daje, ale szybciej się chyba jeździ niż z tamtą przez naszą. Nie, w ogóle ta beczka, naszą się ta beczka by nam się przydała jeszcze, nie? No dlatego, wiesz co, z tym agregatem zobacz jak fajnie wyszło, nie? Pół pola zrobiłem. No. Nie, no tą beczkę mówię, ale kupujemy na 100%. By można było lać i agregatem i sobie tak na przykład lać na no, dwie beczki. Pod, tak, ja to bym z agregatem robił pod kukurydzę buraki. No. Gdzie trzeba talerzować też, no, nie? Ale zobacz z nią ogólnie też jak szybko się jeździ, nie? Z tą naszą wolno jeździsz, bo masz przez wężyki przepływanie, to też za szybko nie możesz jeździć. Masz na 16. Kurwa, zajebisty, zajebisty jest ten Ferguson. No. Naprawdę ciągnik. Ile on ma koni? 200? On jest coś w stylu Case'a. 200 coś. On jest coś w stylu tego Case'a, co my mamy. Tak. Bo to jest chyba nawet na tej samej półce, jeżeli chodzi o konie mechaniczne, nie? No. A ciekawe, o Duster mi akurat odpisał, będzie overlay. Ty, słuchaj, a ciekawe jakbyśmy właśnie z czasem, nie? Jak już pieniądze będą tak nam dobrze szły, na przykład powymieniać sobie maszyny, ale o podobnych, bo mi chodzi o to, że przecież jeszcze na pewno dużo maszyn będzie z zapotrzebowaniem mniejszej koni, nie? No to nie założysz 200, tam 80 koni do maszyny, gdzie masz, nie wiem, zapotrzebowanie na przykład... Na pewno jest teraz plan na najbliższy ciągnik, jeżeli chodzi o to, to chyba New Holland będzie. No. I będzie dokupiony jeszcze jeden ciągnik do tego New Hollanda, jako dodatkowy, nie że do wymiany, na krowy i już tak? Nawet wiemy jaki to będzie ciągnik, ale wam nie powiemy. Nie powiem. Ale pewnie nie będziecie zaskoczeni, bo kiedyś jeszcze jak oglądał pierwsze odcinki, chcieliśmy go kupić i mieliśmy nawet testy z nim, chcieliśmy go kupić i teraz kupimy właśnie sobie na krowy, żeby na krowach był New Holland, ten malutki i jeszcze jeden ciągnik, także to też dosyć spoko wyjdzie, nie? No, ale zestaw zajebisty, co? Nie, fajnie wygląda, fajnie. Nie, ta beczka ogólnie bardzo mi się podoba, nie? Fajne kolorki ma. No to mamy tu beczuszkę. Ja mówię, na przykład tak jak tego Case'a byśmy mieli, nie? To kiedyś jakby był pieniądze sprzedać Case'a, to no myślę, że z ile? Z 50 tysięcy byś musiał dorzucić? Nawet niepewnie. Bo za niego też trochę kasy się dostaje. I kupić takiego MF-a, nie? Że po prostu ta seria była taka, żebyśmy testowali sporo tych maszyn, nie? Jak się Case nudziłby, aby były many, nie? Zobaczymy też jak to będzie się rozwijać. No na razie najbliższym czujnikiem, który będziemy wymieniać, to będzie Fendior, nie? No. A potem JCB, bo JCB mi się już tak znudził. No. Nie wiem, ten ciągnik... Tylko, że... Kurde, tylko widzisz, to JCB jest zajebiste do transportu, nie? Świn, wszystko. Ale czekaj, ktoś mówił, że jakiś ciągnik też tak szybko zapierdala. Ten Deutschwar, ten 4.9. No. Też nawet tu się nie zdążą zamknąć te... Patrz, zamkły się, nie? I patrz, się otwierają. Ale mówię, że ten Deutschwar, ten 9 serii też tak zapierdala jak JCB. No to... Więc to spoko, dobrze, nawet trochę wolniej, ale też gdzieś koło tylu. Czyli wtedy więc byśmy... Spoko by było wymienić tego JCB właśnie tego Deutscha, nie? Co i wtedy dwa sprzedać naraz? Fenda i JCB? Albo na razie Fenda zostawić, bo ma tura. Bo Fend jest fajny, mi się tak Fend podoba z tym turem. A JCB mi się już też trochę przejadł. Bo ogólnie... Belki będzie ładować.
bo to nie zaprzeczajmy, na razie samozbierance nie będziemy kupować. Myślę, że póki co to będziemy sobie ładować te belki. Ale nie będzie pytanie... ich aż tak dużo, żeby ten, żeby trzeba było kupować samozbierające. No, ale fajny ten fend jest, bo z tym turem, nie? I on do tura, większy ciągnik do tura to już nie, bo on ma ile? 240 koni, no to do tura ciągnik 240 koni nawet to tak nie ma możliwości chyba założenia. Do większych. Do większych chyba nie ma nawet możliwości założenia. Jestem ciekawy właśnie. Do Case'a na pewno może założyć, do tego Fergusona może założyć, a do większych już na pewno nie. No, także mówię, to już jest moje... Do tego New Hollanda, co teraz będziemy kupować, nie? I do tych, co testowaliśmy, już nie da się założyć tura, więc... Boże, już? Już tu jechał, ty. No, przed chwilą. Masakra. Gorzej ma ten, na przejazdach strzeżonych, weź co chwilę klikaj, ty, żeby zamknął. Tu nie ma takich. A najgorsze jest to, że teraz ty sobie jedziesz spokojnie, patrzysz, otwarty przejazd, nie? A przecież on jest, jak zanim się przejazd zamyka, to on zdąży przejechać cały. No. On się wtedy zamknie, to weź się teraz nie rozejrzyj przy takim. A czemu on tak zapierdala? Adam go zbugował, ja nie wiem, co on mu pił. Piątkę mu wrzucił, czy co? Na klawiaturze? Przepala go na zimnym. Nie, to jest masakra. A zaraz nie minie parę sekund i ten, ogólnie nie patrzcie to, co się tam z przodu mordy stało. Czemu połączyłeś? Klikłem, musiałem ręką zawadzić. Nie patrzcie, co z przodu się działo, bo my to stależujemy i to, bo Adaś... Chciałem zobaczyć, czy w ogóle misje mi tam zadziałają. I co, Adaś to zasiał, my to stależujemy. Akurat jest druga faza, aby Brączek mógł sobie... Tak, na moim odcinku ogólnie będą teraz opryski nawozy. Opryski nawozy, no. Bo Brączek właśnie nie miał tego dawno, no, i to. Nie testowałem jeszcze tego opryskiwacza nowego, więc to jest spoko, to wyjdzie. A u mnie słabo wyszło, bo ścieżki się nie zgadzały, nie? To musisz sobie ogarnąć, że opryski idą na buraki, takie rzeczy jak ten, kukurydza, a siewki a idzie. No, buraków na pewno nie będę pryskał raczej. Kukurydzy sobie pryskam, bo kurwa to wielkie pole, weź to pryskaj. Ale możesz wtedy nam, wiesz, jeden będzie sobie mógł kończyć, nie? Dobra, ogarniemy. Co my dostaliśmy? 6 tysięcy. Pieniądze w ogóle, masakra, nie? Czekajcie, ale czekajcie od razu... Może chciałbym siewnik, no nie dostanę niestety. Mordy, wiecie co? Ja bym się w ogóle wybrał w teren. O, troszeczkę zlogowało, mało. Ale tu, o, ale soja ładna. Teksturę trzeba zmienić. Czy nie? Czy zostawiamy ją? Patrz! Zieleniutko. Ale tam chyba dobrego... To nasza soja. No. Ty, a weź na tym polu tu po prawej. Może. Tym? No. Ja wiesz, które chciałem? Bo tu będzie. A tutaj to. Też gnojowi. Oj, czekaj. Gnojowi. Oprysk nawóz. Nie, albo nic. Oprysk nawóz. Ja pierdzielę. Nie będzie nic innego. Weź mi tam klikał. Gdzie? Tam. Ta. I chodź mi i biegnij do przodu. Biegnij do przodu. Na trójce mu daj. Nie będzie nic innego. Chcesz tutaj? No pokaż. Dobra, biegnę na ten. Ale ty tam na tym rzepaku to też to będzie. No nie, no co ty. Nie będę robił dwa razy tej samej rzeczy. Gdzie chcesz? Nie mam pojęcia. No nie, no co, nic innego. Nawóz rozsiej. Właśnie chyba. Nawozu nie rozsiewałeś. Boże, ile mamy w tym sezonie? Tutaj rozsiej nawóz. Będzie nawóz czy nie? To pewnie tak. Znaczy nie żniwa. O, kurwa. Dobra, o. Jezu, nie! O. To jest... O, powoli. Cicho. No nie. Wiesz, czemu tak się dzieje? Bo nabierze naszą siewkę. O! Start? Start, nie kupuj. Boże, jakbyś kupił to pole. No w sumie fajnie bym. I drugi raz już tak zostaje na... ten, do ziemniaków. To się da tak zrobić? No. To nie jest do ziemniaków. Do ziemniaków. Chory jesteś chyba. Ja widziałem tak ziemniaki. Gdzie ziemniaki masz odstęp taki między oponami? No, ale ktoś w farmingu tak robił. Nie, do ziemniaków masz taki odstęp między tymi, żeby między rzędy wchodziły. O, to patrz mi do czego, to, ale do ugiadania. To jest normalny bliźniak. Tylko wąski. Ale ja nie wiedziałem, że tak się da zrobić, zajebiście. Serio? Nie wiedziałeś? No to przy tym naszym New Hollandzie też się byś tak dało. No tak. Włączyć? Masz. Wyłączył mi. Kurwa, przy takim rzepaku wysokim to ja nie wiem gdzie. No to już jest na tego... nie wiem, na usłuchaniu. Dobra, ja wiem. Ja mam w domu taką siewkę, to wiem ile cię. No. Mnie w garażu też stoi, ojciec ostatnio malował. Plandekę przekładał. Od tira. No to skończysz i możesz kończyć tę misję, śmiało. Bo 45 minut miałem już śmiało nagrane. No, 45 minut miałem śmiało nagrane od tego. Ale wiesz co mnie rozwala? Co? Że kurwa ta pierwsza opona robi ścieżkę, nie? A druga nie. No. A czemu nie robi ciągnik? Ciągnik nie robi, bo liczy to mu jako wąskie. Serio? Ja nie. Mówiłem ci, że jako... Tak, ja ostatnio przy opryskach też dostałem takie wąskie. Może skąd ty wiesz, że ty masz wjechać? Tak mniej więcej widzę tu po ciemnym. Chuja, pewnie połowa pola nie będzie od tego odnalazona. To dużo rzuca metrów. Ale nie podoba mi się ten rozsiew. Ale mi w uszach dziwnie. Ej, ja mogę sobie zdjąć to, nie? Przecież ja pierdzielę. Prawo sobie.
Masakra. Prawo sobie odbij. Nakładkę robisz. No tak pewnie będę musiał. Nie wiadomo gdzie to. Nie, za cholerem się nie podoba ten rozsiewacz. Jest tak do dupy. Nie, fajny jest, ale przy fajnym ciągniku. Wiesz, jak pamiętasz moje pierwsze odcinki, jak miałem taką serię z zagranicznych? Tak, czym ty pyskałeś? Sztejerem. Wiesz, jak Sztejer tu ładnie wyglądał przy tym? Nie, mi się jakoś tak nie widzi. Nie, to, kurwa, ja kiedyś na pewno. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Z piaskarką. Nie, z piaskarką do kurwa rozsypywania piachu na zimę. A jak on się zamach... Przez to, że jak on się w tym rzepaku, ja nie widzę, jak te koła skręcają podwójne. No teraz jeszcze jeden przejazd i masz to zrobione. Ty, a tu zobacz, połowa jest misji. Dole to nie dosiewa chyba. A to jest czas, liczy. Nie, tu, patrz, jeszcze nie połowę mam. To jest czas. Nie, to jest misja wykonana, mówię ci, Andrze. Będę miał 5 minut do końca, będę miał to 100%. Mówię, że nie wali szeroko. No tu widzę, że zakrywa. Dobra, pojadę pomiędzy tamtą ścieżką. Prawie. Nie, jedź w lewo, będzie git. A nie, teraz trochę przyspieszyło. Będzie git. Ale tu jeszcze na dwa razy. W sumie fajne to pole, to by też się dało tutaj dużo powiększyć. Wygląda ładne krzaczki z tam prawej strony. Ja już trochę wyciąłem, a to się nie zapisało. Może tak blisko? Czemu no, bo jeszcze i tak będę musiał tam. Nie będziesz musiał. Jakbyś pojechał trochę w prawo, to byś nie musiał. No zobacz, nawet czwartka. Jeszcze ponad. Założymy się, że będzie git, jak dojdzie do końca? Będziesz na koniec misji, 100%. No tak. Nie. Zobaczymy. Dobra. Czy może nie, dobra. No mówię, to jest... Źle trochę jedziesz. Ja tu nie będę pouczał, bo ja nie umiem też, ale... To jest najgorsze, że nie widać. Nie, no tu zasypuję na pewno, bo widzę jeszcze, tutaj jak kamerka jest, to dotąd dolatuje. Bo dotąd jest i ciemne tamto. Patrzymy, dojechał do końca akurat mi ten. Ta nagle biło tu, dało podwójną dawkę na wodę. I gdzie ty chcesz jeszcze jechać, niby? O tu chyba. To jest obsiane już. Nie widzisz na końcu po lewej stronie czarna tekstura? Bo jest dookoła tego, czarna. Dobra, włącz tutaj, jedź. Ale jedź pomiędzy. No, pomiędzy jedź. Tam na końcu na pewno klina nie zrobiłeś, no. Bo taki zamach żeś brał. To wiem, to... Ale tak poza tym to nie wiem, gdzie tu jeszcze nie zrobiłeś. Ten klin pewnie tu da. Jo, patrzymy całe wjebało do końca, to kółeczko. Boże, jakie ścieżki kurwa robi ładne. No co ja, ale to dupy mi to dało. O nie. Dawaj pieniądze, Krzysiek. Kurwa. Gdzie ty jeszcze wjedziesz niby teraz? Czekaj, tu czekaj, wiadę. Stop. Nie, tu nie wjeżdżasz, tak, masz rozsiane tu. Ale kurwa. Na poprzeciakach mi mogło nie dochodzić na zakolach, rozumiesz? Jak wykręcałem, patrz, tu. Poprzeczniak trzeba, nie zauważyłem, że widział, że poprzeczniak był, ścieżki były. Nie wiem, nie wiem, nie pomogę, dopiero wsiadam. O nie. Tu dość to wygląda nieciekawie. No jadź tu. Może? Czekaj, ja jestem kurwa ciekawy, nie? Idzie. Powoli idzie, ale to tak milimetry, nie? Ja pierdzielę. Ja widzę, nawet za tobą się zmienia tekstura. Na tutaj już nie chyba. Ale to będzie na pewno tutaj, nie? Nie, mi się wydaje, że poprzeczniak. No to bo tak krzywo jechałeś przy poprzeczniaku. W drugą stronę jest przy poprzeczniaku. Nie wjeżdżę na pole, tylko przy samym poprzeczniaku jest tam. Tu nic, nie tego? Nie. Ja pierdolaki slalom. Może tu gdzie koszty. O kurwa, weź serduszko ładne zrób. Mówię ci, jedź tutaj w lewo i przy poprzeczniaku, nie? Włączę, ale włączę dopiero tam. Jeszcze róg wygniótł, kurwa, Krzysiokowi. Tu włącz, już było, ej, róg nie był dosiany chyba.